Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj powiem Wam, jak prawidłowo dobrać rozmiar butów w góry. Zakup butów trekkingowych jest jednym z ważniejszych wyborów, jaki musimy podjąć, kompletując nasz sprzęt. Poza producentem, modelem czy przeznaczeniem buta, powinniśmy zwrócić uwagę na rzecz nie mniej ważną, jaką jest dopasowanie buta do stopy. Należy uwzględnić nasze indywidualne cechy, takie jak rozmiar, szerokość stopy czy też wysokość podbicia. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy dobierać, jest rozmiar. But przeznaczony na lato powinien być większy od naszej stopy o około 5-7 mm, uwzględniając odpowiednią skarpetę. Dotyczy to butów wysokich i niskich. Taki luz powinien zapobiegać dobijaniu palców do przodu buta, ale również powinien chronić stopę w przypadku uderzenia w coś twardego. W przypadku butów zimowych luz powinien być jeszcze większy, biorąc pod uwagę warunki, w jakich się znajdziemy. Należy wziąć pod uwagę grubą skarpetę, a czasami dwie. Przy takim dociepleniu stopy zawiązany but nie powinien powodować ucisku. Ważne, aby palcami dało się poruszać, co będzie zapobiegało zbyt szybkiemu marznięciu palców. Luz w bucie nie powinien być mniejszy niż 1 cm. Jeżeli mamy wątpliwości co do rozmiaru buta, to dobrym sposobem jest sprawdzenie stopy na wkładce buta. W tym celu należy wyciągnąć wkładkę z buta i położyć na niej stopę, tak aby pięta była równo z wkładką, po czym obciążyć stopę. Teraz pozostaje nam tylko sprawdzenie, czy odległość, jaka pozostała z przodu wkładki, jest wystarczająca. Kolejny element to szerokość buta i wysokość na podbiciu. I tutaj warto zwrócić uwagę na rodzaj sznurowania buta. Jeżeli jest to klasyczny but trekkingowy, to jego sznurowanie zaczyna się mniej więcej od podstawy podbicia stopy, natomiast w butach podejściowych niemalże od palców. W pierwszym przypadku regulowanie jego szerokości i wysokości, zwłaszcza z przodu, jest ograniczone. Z drugiej strony na rynku jest bardzo duży wybór butów przeznaczonych na różne szerokości stóp. Jeżeli chodzi o wiązanie od palców, to mamy tutaj nieco więcej swobody. Należy pamiętać, że taki rodzaj sznurowania jest również dostępny w butach wysokich. Dobrze dobrany but nie powinien powodować nadmiernego opinania i ucisku, jednakże stopa powinna być w nim dobrze ustabilizowana. Należy zawsze brać pod uwagę odpowiednią skarpetkę oraz to, że nasza stopa nieco spuchnie podczas chodzenia. Jeżeli wcześniejsze warunki zostały spełnione i but wydaje się dobry, powinniśmy zwrócić uwagę na ustabilizowanie pięty. Nie powinna ona się poruszać w bucie, gdyż prawie na pewno spowoduje to otarcia lub zniszczenie zapiętka w bucie. Warto wybierać buty w myśl zasady, aby to buta dopasowywać do siebie, a nie siebie do buta. Czasami musimy zrezygnować z tego wyczytanego, wymarzonego buta, bo po prostu nam nie pasuje. Nie kupujmy butów na siłę. Przy dzisiejszym zaopatrzeniu sklepów na pewno znajdziemy jakąś wygodniejszą alternatywę. Mam nadzieję, że informacje zawarte w dzisiejszym filmie okażą się dla Was przydatne. Do zobaczenia.